program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Chcieliśmy poruszyć temat, to też przy okazji czytania literatury wczoraj. Też o tym nie wiedziałem, naklejki na szybach nie są obowiązkowe. Może tylko ja nie wiedziałem. Nawet straszą, że policja będzie zwracać uwagę, a nawet już piszą, że to prawda, nie wiem jaka to ma być podstawa prawna tego, że mogą ukarać za to, że tą naklejkę jeszcze macie. Czyli odrywajcie te naklejki o tak jak... Nie, drodzy państwo, ja doczytałem do końca ten artykuł. Wchodzi nowy przepis, też od września, mówiący o tym, że mamy mieć w bagażniku, czy tam gdzieś w innym miejscu, płyn do spryskiwaczy. Tak. I że to będzie sprawdzane. Nie wiem, czy to nie jakiś bot pisał ten artykuł. Chyba ktoś pisał, bo ja nic o tym nie słyszałem. Ale jak wprowadzą, to powiemy o tym. W każdym razie słyszałem, że ten płyn musi być do okazania na okoliczność tego, że jak nam zabraknie i pole widzenia nam się pogorszy, to jasne, musimy iść do bagażnika i go nalać. Czyli co? Kolejna... Każdy wozi flaszkę. Powiedzmy jeszcze o takiej historii jak ubezpieczenia pojazdów, OC. I co się stanie, jeśli kupisz samochód od poprzedniego właściciela z nieważnym OC? Chodzi o obowiązek przede wszystkim. Obowiązek zgłaszania nabycia i zbycia. Tak. Czyli przy zakupie trzeba zgłosić, tak, i po sprzedaży też trzeba zgłosić. Zwróćcie państwo i uwagę. Też nie zrealizowanie tego obowiązku, tak, drodzy państwo, to nie kwiaty, to 1500 zł. Czy twoja żona, że kulturalnie zapytam, już jest beatyfikowana za to, że z tobą tyle lat wytrzymuje? To by się nie zamykał później. Takie było przysłowie rzymskie, jak one? Poszedłem, zobaczyłem i wróciłem. No tego nie zapraszaliśmy. Tego jeszcze nie grali. Nie zapraszaliśmy ich, prawda? Nie wiemy kogo gonią, gdzie jadą, ale widzicie? Gruba sprawa była.